Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Panarion. Dziś chciałbym zająć się postacią pewnie dobrze Państwu znaną, mianowicie Panną Najką, a konkretnie dwoma rzeczami, które ona naucza, rozpowszechnia na internecie. Te rzeczy są związane z katolicką etyką seksualną i jest dookoła nich bardzo dużo zamieszania, nieporozumień, pochopnego potępiania się nawzajem. Także chciałbym tutaj przedstawić takie tradycyjne nauczanie teologów moralnych na te dwa tematy i mam nadzieję rozjaśnić tą debatę, żeby każdy wiedział, na czym stoi, co może powiedzieć, czego nie może powiedzieć, bo również Kościół się wypowiadał tutaj trochę. W każdym razie uprzedzę to wszystko takim ważnym słowem, ważnym ogłoszeniem, że nie jest to jakiś personalny atak na Pannę Najkę. Ja, kiedy tylko mogę, to stronię od słuchania kobiet, także nie znam żadnych innych jej materiałów, tylko te dwie rzeczy jakoś rzuciły mi się w oczy po prostu przez jakąś internetową osmozę i nie znam żadnych innych, prawda, jej twierdzeń, nauczań, więc nie będę się wypowiadać o całokształcie jej apostolatu, że tak powiem. Wiem, że Panna Najka ma na internecie bardzo wiele hejterów, ale nie jest tutaj moją intencją dołączać do ich rzeszy, tylko powiedzieć o kilku ciekawych według mnie sprawach. Wydaje mi się być pożytecznym przedstawienie Państwu, jak działa taka tradycyjna kazuistyka, jak działają podręczniki moralne, jaki powinien być stosunek wiernego do nauczania tych poszczególnych teologów, jak działa w ogóle autorytet w teologii moralnej. No i żeby więcej niż garstka osób to obejrzała, to wybrałem ten taki trochę clickbaitowy, prawda, temat, tytuł i tak dalej. No więc bez dalszego owijania w bawełnę te dwie kwestie, które Panna Najka naucza, to jest po pierwsze, czy jest dozwolone współżycie z ciężarną żoną, a po drugie, czy jest dozwolony w małżeństwie stosunek oralny. I tutaj również kolejna rzecz, którą muszę zaznaczyć, że jeśli ktoś z Państwa jest bardzo młody albo łatwo wystawiony na zgorszenie, to lepiej będzie wyłączyć odcinek, bo w teologii moralnej o tych kwestiach pisało się zawsze po łacinie i nawet bodajże w latach 30. czy 40., jak znalazłem podręcznik po polsku o teologii moralnej, to właśnie te sekcje dotyczące tych spraw były, prawda, zmieniono język na łacinę, żeby nie gorszyć zwykłych ludzi, którzy no, na co dzień nie chcą słuchać o takich kwestiach, przynajmniej jeśli mają dobrze uformowane sumienie. Jest to coś niekomfortowego, być może niekulturalnego rozmawiać o takich tematach. No i teologowie moralni też przez użycie łaciny pozwoliło im na wyrobienie takiej specjalistycznej nomenklatury, która przypomina to, jakby profesjonalni lekarze na przykład rozmawiali używając terminów medycznych, prawda, o czymś jak stosunek małżeński. Natomiast mając już te uwagi za sobą, możemy przejść do pierwszej kwestii. Przeczytajmy tutaj tweeta Panny Najki. Czemu nikt nie mówi o tym, że to, nawet i po ślubie, jest grzechem? Nieważne, czy przed ślubem, czy po ślubie. Mam dbać o czystość ciała i duszy, siebie i swojego partnera. Nie można dawać się nikomu pokazać. Jedyne, przed kim należy klękać, to przed Bogiem, a nie przed mężczyzną. Głośno mówię o czymś, o czym inni milczą. Zbyt wiele ludzi przyzwala na grzech. Smutne czasy. I zobaczyłem tego tweeta właśnie kiedyś na Twitterze i został on opatrzony tymi community notes, które wyjaśniają kontekst, prawda, albo przedstawiają jakąś informację przeciwną do treści tego tweeta, jako taki fact-checking, prawda. I tam było napisane coś, co mnie bardzo, bardzo zirytowało. Mianowicie, Kościół katolicki nie uznaje seksu oralnego za grzech, jeśli jest on elementem gry wstępnej, na który zgodzą się małżonkowie oraz nie nastąpi podczas niego ejakulacja. No i to stwierdzenie tak wzięte wprost nie jest fałszywe, tylko że z drugiej strony Kościół katolicki też nie zadeklarował, że ten akt jest czymś sprawiedliwym, dozwolonym, pozbawionym grzechu. Po prostu Kościół katolicki się nie wypowiedział na ten temat jakkolwiek autorytatywnie. Dlatego, żeby stwierdzić, czy to jest grzechem, czy nie jest, musimy sięgnąć do opinii teologów moralnych. Tutaj ten przypis na Twitterze nie apeluje do żadnych teologów moralnych, ale kiedy zwrócimy się do prawdopodobnie największego autorytetu wśród tychże teologów moralnych, mianowicie świętego Alfonsa Ligoriego, to okaże się, że ma pozycję dokładnie taką jak Najka, to znaczy nie znam dokładnie jej pozycji, tutaj jeszcze sobie za chwilę rozważymy pewne niuanse, ale z grubsza zgadza się z Najką, że ten akt, to co popularnie jest rozumiane przez ten akt, jest grzechem śmiertelnym, nawet jeśli jest elementem tej gry wstępnej oraz nawet jeśli jest wykluczone ukończenie tego aktu. Także przetłumaczyłem dla Państwa z łaciny kilka fragmentów z Teologia Moralis świętego Alfonsa i z jeszcze jednego podręcznika teologii moralnej. Mam nadzieję, że przedstawi to Państwu takie zaplecze tej dyskusji wśród właśnie teologów i mogą Państwo uwierzyć lub nie, ale były dosłownie setki stron, jeśli nie tysiące, poświęcone na dyskusję, na tą jedną kwestię, łącznie między różnymi właśnie autorytetami w teologii moralnej. W każdym razie, zanim zaczniemy, to chcąc uniknąć właśnie zgorszenia Państwa i siebie, to będziemy posługiwać się tą terminologią, którą posługują się teologowie moralni. Mianowicie tutaj mam taki słownik pojęć, żeby było jasne, co jest rozumiane przez co, ale żebym też nie czuł się tak skrajnie niekomfortowo z mówieniem tak explicite o tych rzeczach, także możemy szybko sobie przejrzeć. Akt małżeński to jest po prostu stosunek, naczynie uporządkowane to jest naturalne miejsce stosunku, naczynie nieuporządkowane to jest wszędzie indziej, gdzie się da. Sodomia doskonała to jest stosunek między ludźmi tej samej płci, sodomia niedoskonała, stosunek między ludźmi przeciwnej płci, ale w nieuporządkowanym naczyniu. Polucja to jest akt seksualny kończony gdziekolwiek poza ciałem drugiego. Niedoskonałe akty seksualne to są czynności uporządkowane ku pobudzeniu, jak pocałunki, dotyki, etc., które są praworządne, dozwolone w małżeństwie, ale niedozwolone poza nim. Dalej mamy dług małżeński, czyli obowiązek jednego małżonka, aby zawsze oddać się aktowi małżeńskiemu na prośbę drugiego. Dalej mamy sodomię oralną, czyli akt oralny imitujący stosunek, oraz stymulację oralną, czyli akt oralny bez penetracji. I to jest ważne rozróżnienie, tutaj zaraz sobie zobaczymy. No więc najpierw potraktujemy o sodomii oralnej, która jeśli jest niebezpieczeństwo polucji, to jest uniwersalnie potępiana właściwie przez wszystkich teologów. Z tego co wiem, jest konsensus teologów na ten temat, więc nie można trzymać pozycji, że sodomia oralna ukończona nie jest grzechem śmiertelnym, gdyż jest czymś nienaturalnym. I takie właśnie tutaj przedstawia zdanie święty Alfons. Czy zawsze jest grzechem śmiertelnym, jeśli mężczyzna popełnia sodomię oralną ze swoją żoną? Te podręczniki kazuistyki są sformułowane w taki sposób, że na początku teolog podaje dotychczasową opinię teologów starszych i jemu współczesnych, a potem przedstawia, która według niego pozycja jest prawdziwsza i jakie stoją za nią racje i czasem też, czy jest nałożona jakaś cenzura na przeciwną opinię. W każdym razie tutaj tej tezie zaprzeczają Sanchez, Bossuet, Filicius i Perez, o ile unika się niebezpieczeństwa polucji. Ale poprawnie afirmują, tutaj stosuję wiele skrótów, więc nie wiem do końca, kto to jest Spor, Tamburyn i Diana, a także Fagund, zarówno dlatego, że w tym akcie ze względu na ciepło ust istnieje niebezpieczeństwo, bezpośrednie niebezpieczeństwo polucji, jak i dlatego, że samo to wydaje się być nowym gatunkiem pożądania sprzecznym z naturą, zwanym przez niektórych irruminacją. Albowiem ilekroć mąż żąda innego naczynia oprócz naturalnego, ustanowionego do kopulacji, wydaje się to nowym gatunkiem pożądania. Jednakże akceptują to ci teologowie, jeśli wydarzy się to pobieżnie. I to wydaje się być prawdziwym zamysłem Sancheza, który usprawiedliwia ten akt od grzechu śmiertelnego, jeśli usunie się wszelkie niebezpieczeństwo polucji. Również przyzwala na to Pal, jeśli mąż robi to, aby pobudzić się do naturalnej kopulacji. Ale myślę, że żadna z wyżej wymienionych opinii nie powinna być dopuszczona. Także nawet wykluczywszy ryzyko polucji i nawet jeśli odbywa się to pobieżnie i jest to uporządkowane do dalszego stosunku, według świętego Alfonsa jest to grzech śmiertelny. I bardziej wyraźnie to zaznacza w innym artykule. Czy też mąż grzeszy śmiertelnie, rozpoczynając kopulację w niewłaściwym naczyniu, aby później skonsumować ją we właściwym naczyniu? Zaprzeczają ci teologowie, kiedy jest oddalone niebezpieczeństwo polucji, ponieważ w takich przypadkach, jak mówią, żadne akty seksualne nie są poważnie nielegalne między małżonkami, poważnie nielegalne czy też niepraworządne pod groźbą grzechu śmiertelnego. Ale powszechniej i bardziej prawdziwie afirmują Sanchez i ta cała reszta teologów, powodem jest to, że sam ten rodzaj stosunku, nawet bez ukończenia, jest prawdziwie sodomią, chociaż nie jest konsumowany. Tak samo jak kopulacja z naturalnym naczyniem obcej kobiety jest prawdziwie poróbstwem, chociażby nie doszło do kompletności. No tego artykułu chyba nie muszę tutaj poruszać, bo raczej dotyczy naczynia nieuporządkowanego, właściwie nazwanego sodomickim, że tak powiem, a nie, że chodzi tu o usta. I jest nieco takiego zamieszania właśnie wśród bardziej współczesnych teologów moralnych, czy naczynie nieuporządkowane po łacinie vas preposterum, czy oznacza jedynie, prawda, to, o czym Państwo myślą, czy też usta się na przykład liczą jako nieuporządkowane naczynie. Ale zwykle w tych starszych podręcznikach jest napisane naczynie nieuporządkowane lub nienaturalne, albo naczynie niedłużne, nie wiem jak to przełożyć, vas in debitum, czyli każde inne naczynie poza vas debitum, czyli tam, gdzie powinno się spełniać dług małżeński. Więc stąd tutaj może być nieco zamieszania. W każdym razie, widząc już potępienie świętego Alfonsa wobec sodomii oralnej, nawet wykluczywszy polucję, nawet jeśli jest to uporządkowane do ukończenia w naczyniu uporządkowanym, to przejdźmy do tego, czy on uznaje każdą stymulację oralną za grzech śmiertelny. I to jest traktowane, wydaje się tutaj, to podlega nieco interpretacji, bo nie znalazłem nigdzie w pracach świętego Alfonsa, żeby ten problem był traktowany explicite, aczkolwiek późniejsza tradycja manualistów interpretuje świętego Alfonsa, jakby to również traktowało o stymulacji oralnej. Mianowicie, co jeśli małżonkowie przewidują, że te nieprzyzwoite dotknięcia są inaczej nazywane tymi aktami, niedoskonałymi aktami seksualnymi i zaliczają się też do nich pocałunki. Czyli możemy powiedzieć, że również tutaj chodzi o całowanie dowolnej części ciała małżonka. Więc jeszcze raz przeczytajmy. Co jeśli małżonkowie przewidują, że nieprzyzwoite dotknięcia czy pocałunki spowodują polucję u nich samych lub u drugiej osoby? Tutaj przedstawia trzy opinie, natomiast ważne jest jego zdanie. Opierając się na powyższych opiniach, myślę, że bardziej prawdopodobne jest stwierdzenie, że nieprzyzwoite dotyki między małżonkami z ryzykiem polucji, zarówno w czyniącym, jak i przyjmującym, są grzechami śmiertelnymi. Chyba że odbywają się tak, że małżonkowie oddają się kopulacji natychmiast po tym, ponieważ kiedy praworządna jest między nimi kopulacja, mają również prawo do takich dotknięć, chociażby polucja przypadkiem uniemożliwiła kopulację, kiedy nie jest zamierzona, ale przypadkiem się dokonuje. Ale myślę też, że nawet czyste dotknięcia są grzechami śmiertelnymi, jeśli są dokonywane z niebezpieczeństwem polucji same z siebie lub z innego powodu, w przypadku gdy są wykonywane dla zwykłej przyjemności lub nawet z niepoważnego powodu. W przeciwnym razie, jeśli są wykonywane z poważnego powodu, np. jeśli w jakimś momencie istnieje silny powód, aby dać oznakę uczucia, aby zachęcić się nawzajem do miłości lub aby uniknąć podejrzeń od małżonka, że ma się skłonność do jakiejś innej osoby. Prawdopodobnie, mówią ci teologowie, twierdząc, że nawet nieczyste dotknięcia, chyba że wydaje się, że już doprowadziły do rozpoczęcia polucji, są dozwolone, chociażby istniało niebezpieczeństwo polucji, ponieważ wtedy czyniący wykonuje rzecz, do której jest zobowiązany ze względu na prawo proszącego, który, chociaż grzeszy, nie traci jednak swojego prawa, kiedy wina pozostaje po stronie jego osoby, zgodnie z tym, co powiedziane w tym artykule z Teologia Moralis. No więc usprawiedliwienie tego stanowiska idzie mniej więcej w taki sposób, że ponieważ te akty, jak dotykanie małżonka albo całowanie małżonka, same w sobie nie są nieuporządkowane, są czymś legalnym w małżeństwie, to mogą być dokonywane jako coś poprzedzającego stosunek, prowadzącego do stosunku. I tutaj święty Alfons nie dyskryminuje, prawda, które części są tam całowane czy dotykane. Także wydaje się, że jest to z poważnych pobudek dozwolone, aczkolwiek za poważne pobudki ci teologowie uznają wzbudzenie wzajemnej miłości albo podżeganie uczucia, że tak powiem. W każdym razie, o ile tutaj opinia świętego Alfonsa ma duży autorytet, to widzimy, że nawet za jego czasów był pluralizm opinii na ten temat i w samej rzeczy w późniejszych wiekach już wydaje się, że postąpiła ta opinia moralistów w stronę tej bardziej rozluźnionej doktryny, mianowicie, że rozpoczęcie stosunków w niewłaściwym naczyniu, ale ukończenie we właściwym jest jednak dozwolone oraz, że niekoniecznie jest grzechem śmiertelnym takie te nieczyste dotyki i pocałunki dla samej przyjemności. I tutaj właśnie chciałbym przedstawić przykład takiej opinii z Summa Theologiae Moralis ojca Hieronymusa Noldina z 1922, więc wprowadzą tutaj to rozróżnienie, o którym mówiłem wcześniej, pomiędzy, można powiedzieć, sodomią oralną a stymulacją oralną i przeczytajmy od tego punktu. W tej kwestii musimy bezwzględnie trzymać się zasady, że poza tymi aktami, które są sprzeczne z celem natury, pomiędzy małżonkami nie dochodzi do żadnych działań będących grzechem ciężkim, bez względu na to, jak bardzo są one nieuporządkowane i obrzydliwe. Zatem, wyłączając uczucie sodomickie, te dwa akty nie mogą być uznane za grzechy ciężkie. Po pierwsze, rozpocząć akt w naczyniu nieuporządkowanym z zamiarem ukończenia go w naczyniu naturalnym. W innym miejscu, traktując o polucji, czyli przypomnijmy sobie o ukończeniu stosunku poza jakimkolwiek naczyniem, mówi, że nawet jeśli ktoś kala się używając ust drugiego, nie jest to okoliczność zwiększająca winę, chyba że ma uczucie sodomickie. To affectus sodomiticus to jest, wydaje mi się, taka preferencja, że człowiek wolałby współżyć z naczyniem nieuporządkowanym niż z naczyniem naturalnym, tak ogólnie, jako jakieś wypaczenie jego natury seksualnej, a nie, że czasem zdarza mu się używać tego naczynia. W każdym razie dalej wprowadza to pojęcie niedoskonałych aktów seksualnych, czyli dotyków, pocałunków, uścisków, słów nieczystych i mówi, że wzajemne akty niedoskonałe, które nie wiążą się z bezpośrednim niebezpieczeństwem polucji, nie są grzechem, jeśli są popełniane z rozsądnej przyczyny. Są grzechem lekkim, jeśli czyni się je wyłącznie dla przyjemności, bez rozsądnej przyczyny. Czyli tutaj też różni się ze stanowiskiem św. Alfonsa, natomiast w tym fragmencie najbardziej obszernie traktuje to, co nas interesuje. Mianowicie, są tacy, którzy potępiają rażąco obsceniczne sceny między małżonkami jako grzech ciężki, nawet wyłączywszy zagrożenie polucji. Wyliczają tego rodzaju czyny, stymulacja oralna i tym podobne. Jednak w tych aktach, podobnie jak w pozostałych, należy rozróżnić dwa elementy. Pierwszym z nich jest ryzyko polucji. Jest to w dużej mierze wspólne im wszystkim, aktom niedoskonałym. Dlatego też, jeśli chodzi o to niebezpieczeństwo, nie ma tu szczególnego zła. Kolejnym elementem jest nieprzyzwoitość lub obrzydliwość, o której się mówi. Jednakże nie ma żadnego działania między małżonkami i nie można sobie takiego wyobrazić, które byłoby ze względu na swoją brzydotę wewnętrznie złe lub nie mogłoby być nigdy dozwolone. Nie brakuje zatem autorów, którzy uważają, że akty te nie są wyłączone spod ogólnej zasady praworządności aktów niekompletnych. Gdyby więc doświadczenie wykazało, że u niektórych osób czyny te nie powodują bezpośredniego niebezpieczeństwa polucji, przynajmniej nie byłyby one grzechem ciężkim. I tutaj też jest ciekawe zdanie, mianowicie wzajemne akty niedoskonałe, o których przewiduje się, że mogą wiązać się z bezpośrednim niebezpieczeństwem polucji, nie są grzechem, jeśli są popełnione z ważnej konieczności, dla pożytku lub przyzwoitości i nie ma na nie natychmiastowej zgody. Bo tak jak osoby separowane mogą z ważnego powodu dokonywać praworządnych aktów, nawet jeśli wynika z nich niezamierzona polucja, tak i małżonkowie mogą z ważnego powodu dokonywać praworządnych aktów, nawet jeśli przewiduje się, że nastąpi polucja. Ale takie czyny, jak dotyki, pocałunki itd. są praworządne. Czyli nawet gdyby według Noldina istniało jakieś ryzyko i para zdaje sobie sprawę z ryzyka tej polucji, z zagrożenia polucji, ale ta polucja nie jest bezpośrednio intencją tego aktu, to jeśli robi się to z rozsądnej przyczyny, to nie jest w ogóle grzechem, a jeśli bez rozsądnej przyczyny czy dla przyjemności, to są grzechem lekkim. I tutaj wymienia te poważne pobudki, które są takie same jak pobudki, które podawał święty Alfons, mianowicie aby pielęgnować lub przywracać wzajemną miłość, aby uniknąć podejrzeń o niewierność lub miłość do innej osoby, aby być posłusznym partnerowi, który prosi, aby te akty były dozwolone lub odwzajemnione. Więc jest to w samej rzeczy taka łagodniejsza opinia, ale nie tak rozluźniona jak opinia wielu współczesnych osób, które twierdzą, że nawet ukończony akt, słyszałem nawet takie opinie, że nawet ukończony akt mógłby nie być grzechem śmiertelnym. W każdym razie to jest opinia potępiona, no nieoficjalnie potępiona, ale widać, że papież Pius XII ratyfikuje to nauczanie, ten konsensus teologów moralnych, mianowicie, że ukończony akt sodomii oralnej, czy no jakiejkolwiek sodomii, jest grzechem śmiertelnym. Mianowicie tutaj w przemówieniu do uczestników II Kongresu Światowego Płodności i Bezpłodności w roku 1956 na mocy tego prawa natury osoba ludzka nie posiada prawa i mocy do kompletnego użycia zdolności seksualnej, gdy jest to bezpośrednio zamierzone, z wyjątkiem sytuacji, gdy dokonuje aktu małżeńskiego, zgodnie z normami określonymi i narzuconymi przez samą naturę. Poza tym naturalnym aktem nie jest dane nawet w ramach samego prawa małżeńskiego, aby w pełni cieszyć się tą zdolnością seksualną. Są to granice szczególnego prawa, o którym mówimy i ograniczają wedle natury jego wykorzystanie. To samo zostało powiedziane do tej pory na temat wewnętrznego zła, jakiegokolwiek kompletnego wykorzystania mocy generatywnej poza naturalnym aktem małżeńskim. Ma zastosowanie to samo, gdy akty dotyczą osób w związku małżeńskim, jak i osób stanu wolnego, niezależnie od tego, czy kompletne wykorzystanie narządów płciowych jest wykonywane przez mężczyznę lub kobietę, czy też przez obie strony działające razem, niezależnie od tego, czy odbywa się to przez dotyki, czy też przez przerwanie aktu małżeńskiego, ponieważ jest to zawsze akt sprzeczny z naturą i wewnętrznie zły. Czyli to wyklucza pozycję laksystyczną, historyczną, co prawda, ale no, w pełni się zgadza z zarówno świętym Alfonsem, jak i z Noldinem, gdyż tutaj mówi, że no, kompletne wykorzystanie mocy generatywnej, kiedy jest poza, prawda, naczyniem naturalnym i kiedy jest to bezpośrednio zamierzone, jest sprzeczne z naturą i wewnętrznie złe. Czyli tutaj nic nie ma kontrowersyjnego, ale też zauważmy, że Kościół z drugiej strony nie naucza, nie ratyfikuje całkowicie pozycji tej rygorystycznej świętego Alfonsa, tylko po prostu potępia tutaj tą pozycję laksystyczną. No to znaczy mówię właśnie tak, potępia w bardzo luźny sposób, bo to nie jest akt magisterialny, ale wyraża no, zamysł Stolicy Apostolskiej przynajmniej. No więc zrobiłem tutaj dla Państwa taki obrazek, żeby lepiej zwizualizować właśnie to spektrum opinii i w samej rzeczy można by zrobić coś podobnego dla dowolnego nauczania moralnego, jakie jest w Kościele na temat dowolnego grzechu. Mianowicie, że mamy takie spektrum pomiędzy opiniami bardziej takimi przyzwalającymi, czyli laksystycznymi tutaj nazywam, oraz pozycjami bardziej rygorystycznymi, czyli trzymającymi się ściślej jakiejś litery prawa, bez za bardzo niuansu. No i zwykle tak bywa, że prawda wypada gdzieś w tym złotym środku. Tutaj opinia Najki, narysowałem ją jako będącą w sojuszu ze świętym Alfonsem, gdyż mam nadzieję, że ona podziela opinię świętego Alfonsa, a nie tą pozycję dziwną, rygorystyczną, która jest trzymana wprawdzie przez niektórych tradycyjnych teologów, ale stanowczo ta powszechna opinia jest gdzieś pomiędzy świętym Alfonsem i Noldinem, natomiast jej nie wystarczy, że ma za sojusznika, prawda, autorytet wielkiego Alfonsa Ligoriego, tylko ona mówi, że to jest nauczanie płynące od samego Boga, chyba mając na myśli, że zawsze jest grzechem śmiertelnym akt sodomii oralnej, niezależnie od, prawda, tego, dokąd prowadzi i tak dalej. Mocne stwierdzenie, które wymagałoby mocnego dowodu, bo oczywiście nigdzie w piśmie nie jest traktowany ten temat explicite i to nas prowadzi do chwili refleksji, jak powinniśmy się zachowywać wobec tych wszystkich sprzecznych zdań teologów. Mianowicie teologia moralna kieruje się nieco innymi zasadami niż taka zwykła teologia, w której mamy jasno ustaloną hierarchię nauczania, że mamy dogmaty Kościoła, poniżej są doktryny wiary eklezjastycznej, poniżej zwykłe doktryny katolickie, potem konsensus teologów itd., itd. I też dużą wagę mają stanowiska poszczególnych teologów, jak na przykład świętego Tomasza czy jakiegoś ojca Kościoła, więc możemy posługiwać się wszystkimi tymi źródłami, żeby wypracować sobie dokładnie, jaka jest doktryna, jaka jest cenzura nałożona na negację tej doktryny, czy coś jest herezją, czy coś jest błędem w wierze teologicznej itd. Natomiast teologia moralna kieruje się trochę innymi zasadami, ponieważ tutaj wiążące jest tylko słowo Kościoła, które Kościół się dosyć rzadko wypowiada na temat specyficznych, prawda, drobiazgowych detali jakiegoś grzechu. Chociaż w historii było tak, że kiedy kazuiści zapędzili się za daleko i wymyślali jakieś dziwaczne opinie, to niekiedy było tak pach, 20 na przykład opinii naraz kazuistów potępione i to się zdarzyło parę razy bodajże w historii Kościoła. Natomiast ogólnie rzecz biorąc nie mamy tej wypowiedzi Kościoła. Nie mamy też często konsensusu teologów moralnych, ani konsensusu ojców Kościoła, ani nie możemy się powołać na nauczanie Pisma, ponieważ Pismo również nie wdaje się w takie drobiazgowe szczegóły, więc co do zasady powinniśmy kierować się powszechniejszą opinią wśród teologów moralnych, zarówno ilościowo, jak i jakościowo, gdyż niektórzy teologowie moralni mają większą wagę autorytetu niż inni ze względu na popularność ich podręczników. Można to rozumieć w taki sposób, że skoro ich podręczniki były szeroko czytane, rozpowszechniane itd., to więcej seminarzystów było kształconych wedle tych podręczników, także proporcjonalnie im popularniejszy był podręcznik, tym popularniejszy był ten pogląd w Kościele, prawda? No i o ile istnieje jakieś spektrum opinii, które nie zostały potępione, to jeśli jest jakaś opinia właśnie po tej stronie laksystycznej, która jest opinią mniejszościową i która jest podparta tylko bardzo lichymi pobudkami, to nie możemy jej trzymać. Nawet gdybyśmy znaleźli, nie wiem, 5-6 teologów, którzy by kiedykolwiek to nauczali, jakąś taką właśnie pozycję laksystyczną, to Kościół zabrania, i jest taki dekret, mogę go pokazać na ekranie, że nie można obejmować tej pozycji laksystycznej tylko dlatego, że jest teoretycznie możliwa albo nie została potępiona. Natomiast w tej akurat kwestii no, nie mogę Państwu powiedzieć, która opinia jest powszechniejsza. Wydaje się, że współcześnie raczej się teologowie skłaniają po tej stronie Noldina, także wydaje mi się, że można ją bezpiecznie trzymać, tą pozycję Noldina, także można się nie zgodzić z Najką, stojąc po stronie wciąż ortodoksji, ale z drugiej strony, jeśli byśmy się zgodzili z Najką, to mamy silniejsze autorytety za nami, jak na przykład świętego Alfonsa Ligoriego. No więc zamknijmy w końcu ten temat i szybko omówmy sobie drugi, w którym no niestety już Najka się dosyć grubo myli. Mianowicie, czy jest dozwolony stosunek z małżonką w czasie ciąży. Posłuchajmy. Wielu ludzi nie wie o tym, że współżycie w czasie ciąży jest grzechem. Antykoncepcja jest grzechem dlatego, że jest to zamknięcie się na życie, a przecież współżycie zostało w głównej mierze stworzone przez Pana Boga do tego, żeby ludzie wydawali na świat potomstwo. Nawet w Ewangelii świętego Mateusza jest wzmianka o tym, że Józef nie zbliżał się do Maryi, aż porodziła ona syna. W czasie ciąży człowiek mimo wszystko nie może dalej stwarzać dzieciątka, czyli jest to swego rodzaju też w pewien sposób rodzaj antykoncepcji. Jak dla mnie współżycie w trakcie ciąży obraża również to małe dzieciątko, które znajduje się w łonie matki. No i w tej kwestii już nie ma Najka niestety świętego Alfonsa za sojusznika, ale ma niektórych ojców kościoła, jak zaraz zobaczymy. Przeczytajmy tutaj. Powszechnie uważa się, że nie jest to grzech śmiertelny, chyba że istnieje niebezpieczeństwo poronienia. Twierdzą ci teologowie od świętego Augustyna, który mówi: nie ma winy we współżyciu małżeńskim dla prokreacji, ale jest lekka wina we współżyciu dla zaspokojenia pożądania, choćby między mężem a żoną, ze względu na wiarę łóżka. Święty Ambroży naucza tego samego. Lecz ludzie nie dbają ani o swoje dzieci, ani o Boga. Te pierwsze kalają stosunkiem podczas ciąży, tego drugiego gniewają. Uwaga do słowa kalają, dlatego zakłada święty doktor ryzyko poronienia. Podobnie święty Hieronim. Gdy brzuch spuchnie, niech nie psują dziecka. Również naucza to święty Tomasz, dlatego Hieronim zakazuje mężczyźnie zbliżać się do swojej ciężarnej żony. Nie jest jednak tak, że taka rzecz zawsze byłaby grzechem śmiertelnym, chyba że istnieje prawdopodobne niebezpieczeństwo poronienia. Ale, jak mówią ci teologowie, istnieje niebezpieczeństwo poronienia, jeśli kopulacja ma miejsce niedługo po poczęciu, ponieważ z nowego stosunku ten materiał nie jest jeszcze w pełni uformowany i łatwo się rozprasza. Bo chociaż łono zamyka się po poczęciu, to jednak, jak mówi Avicenna, spowodowane rozkoszą stosunku czasami otwiera się i materia z wewnątrz wydostaje się. Niezależnie od tego, mówią ci teologowie, ryzyko tego nie jest tak wielkie, by grzech był śmiertelny. Lecz, jak mówi Sanchez i Basius, kiedy materia nie jest jeszcze uformowana, a małżonkowie są powodowani praworządną pobudką, mogą korzystać ze swojego prawa do stosunku, dopóki poronienie nie jest obrane za cel, a wszelka szkoda nie wystarcza do uczynienia grzechu śmiertelnym. Ale to nie jest według mnie odpowiednia racja, ponieważ kiedy przez kopulację życie lub formacja dziecka są zagrożone, małżonkowie nie mają prawa do kopulacji. Wydaje się lepiej powiedzieć, że tego zagrożenia nie ma, ponieważ, podobnie twierdzą Sanchez i ci teologowie, nie ma tego zagrożenia uniwersalnie, kiedy łono jest nie całkiem zamknięte, ani niekoniecznie jest ono otwierane przez stosunek. Dopóki więc doświadczenie nie poucza, że żona kilkukrotnie poroniła za sprawą stosunku, ryzyko poronienia nie powinno być przypuszczane. Zagrożenie to jest jeszcze mniej obecne, jeśli mówimy o kopulacji bliskiej czasu porodu. Choć niektórzy mówili, że dziecko jest wystawione na zagrożenie uduszenia, to prawdziwszym jest twierdzenie, jak mówi Bossuet i Reynold, że płód ludzki jest tak otoczony skórą, że nasienie nie może go dotknąć. Dlatego również Petr mówi, że zagrożenie poronienia nie powinno być łatwo przypuszczane i stąd małżonkowie nie powinni kłopotać się wątpliwościami podczas zajścia w ciążę, gdyż jak można by mieć nadzieję, mówi, że wstrzymają się od stosunku. I jakże nie obawiać się, co się stanie, jeśli ich dobra wiara zostanie zakłócona. Lecz, pomijając zagrożenie poronienia, czy jest grzechem lekkim stosunek z ciężarną kobietą? Potwierdzają ci teologowie, ponieważ skoro płód już został poczęty, nasienie nie może osiągnąć celu generatywnego. Potwierdza to też autorytet kilku świętych ojców. Lecz negują ci teologowie, zarówno dlatego, że nigdzie nie jest powiedziane, aby było to wykroczenie samo w sobie, oraz dlatego, iż byłoby to ciężkim brzemieniem, wystawieniem na niezliczone zagrożenia grzechów lekkich, jeśli by małżonkowie, śpiąc w jednym łóżku, mieli przez tak długi czas wstrzymywać się od praktyki stosunku małżeńskiego. Zaś w odpowiedzi na opinię przeciwną, aby stosunek w małżeństwie był pełnoprawny, wystarczy, aby akt sam w sobie był odpowiedni do płodzenia, a jeśli do tego nie dojdzie, to za sprawą jakiegoś akcydentu. Przychylamy się raczej do opinii tych teologów i innych, tak jak oni przyjmują opinię tych teologów, mianowicie, że stosunek z ciężarną kobietą nie jest pozbawiony lekkiej winy, chyba że istnieje zagrożenie niewstrzemięźliwości lub zachodzi jakaś inna honorowa okoliczność, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy wcześniej. Także zauważmy, że święty Alfons dopuszcza, że czasami jest grzech lekki, kiedy ten stosunek się odbywa z nieprawidłowych pobudek, ale ogólnie wszystkie argumenty Najki z tamtego klipu, no tutaj są błędne, są nawet bardzo błędne. Po pierwsze mówi, że jest to poniekąd forma antykoncepcji. To jest nieprawda, ponieważ ten akt jest sam w sobie naturalny i nawet jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, to jest dozwolony jako akt małżeński, który odbywa się w sposób naturalny. Tak samo jak dozwolone są stosunki między parami, które mają stwierdzoną bezpłodność. Tak samo jak jest dozwolone naturalne planowanie rodziny, czyli czekanie na okresy właśnie bezpłodności i wtedy odbywanie stosunku. To wszystko jest dozwolone w Kościele i nawet jest to nauczane w Casti Connubii tutaj, więc Najka no sprzeciwia się tutaj nauczaniu Kościoła, że tak powiem, przeczytajmy. Nie można i tych małżonków pomawiać o występek przeciw porządkowi przyrodzonemu, którzy z praw swoich w naturalny i prawidłowy sposób korzystają, chociaż się już potomstwa spodziewać nie mogą dla powodów naturalnych, czy to z wieku, czy też z innych jakichś ułomności. Małżeństwo bowiem i używanie go obejmuje jeszcze drugorzędne cele, jak wzajemną pomoc, wzajemną miłość i uśmierzanie pożądliwości. Do tych celów wolno małżonkom dążyć, jeśli tylko przestrzegają prawidłowości owego aktu i podporządkowują go celowi pierwszemu. Podobnie mówi Pius XII, jeśli stosowanie tej teorii oznacza tylko tyle, że małżonkowie mogą używać swoich praw w dniach niepłodności naturalnej, to nie zgłaszamy żadnego sprzeciwu, bo wtedy małżonkowie ani nie przeszkadzają, ani nie przesądzają wypełnienia aktu naturalnego i jego dalszych naturalnych konsekwencji. No więc ten argument nie trafia. Ona co prawda nie apeluje do ryzyka dla płodu, ale generalnie współcześnie już się raczej uznaje, że nie ma poważnego ryzyka, to znaczy dla niektórych kobiet jest z powodu jakichś dolegliwości, ale ogólnie dla zdrowej kobiety nie ma ryzyka poronienia za sprawą stosunków w trakcie ciąży. I jeszcze Najka podaje powód, że to urąga godności tego dziecka, co nie jest przez żadnych teologów podawany ten powód. Raczej wskazuje się na godność żony, która nie zawsze może być chętna do stosunków w trakcie ciąży i po prostu byłoby jakimś aktem łagodności, miłości się wstrzymywać od stosunku, kiedy no, żona jest obarczona, prawda, tym trudem ciąży. Natomiast nawet wtedy nie byłby to grzech i mąż ma prawo oczekiwać wypełnienia długu małżeńskiego, kiedy żona jest w ciąży. Ale ostatni powód, który Najka podaje, jest najdziwniejszy, mianowicie cytuję pismo, że święty Józef nie współżył z Maryją do czasu narodzin Jezusa. Ale czy ona nie wie, że również po tym, ani przed tym nie współżyli, że przez całe życie Maryja była dziewicą i nigdy nie współżyła ze świętym Józefem? No dziwne takie podawanie tamtego wersetu. W każdym razie tutaj zrobiłem drugi taki obrazek z właśnie rozstrzałem opinii na temat stosunku podczas ciąży i o ile Najka jest tutaj w zgodzie z niektórymi ojcami Kościoła, to oni zawsze to motywowali taką przedawnioną nauką, że właśnie stosunek w trakcie ciąży jest zagrożeniem dla płodu albo zawsze, albo bardzo często, powoduje jakieś poronienia, defekty, więc oni byli usprawiedliwieni w potępianiu tego jako grzech śmiertelny. No Najka już nie jest usprawiedliwiona i w samej rzeczy wykracza poza granice wytyczone przez Kościół na to, co można mówić na ten temat. Natomiast na przykład święty Alfons tutaj widzimy, że już jest bardziej, no, nie posądzam go oczywiście o laksyzm, ale jest po tej bardziej łagodnej stronie podejścia do tej doktryny, aczkolwiek nie możemy też popadać w taki skrajny laksyzm, że nigdy nie ma żadnej winy w stosunku podczas ciąży, ponieważ tak jak zaznaczyłem, no, dla ciężarnej kobiety może to być uciążliwe, prawda, wypełniać dług małżeński, więc jest roztropniejsze, aby zachowywać wstrzemięźliwość przynajmniej w pierwszym i ostatnim okresie ciąży. No, to się, proszę Państwa, nagadałem. Mam nadzieję, że to było wyczerpujące, że już wiedzą Państwo, co można, czego nie można twierdzić. Bardzo mam wielką nadzieję, że Najka to obejrzy i nie będzie powielać swoich dawniejszych błędów, aczkolwiek mam nadzieję też, że będzie zadowolona z tego, że ma już podbudowę swojej opinii o sodomii oralnej u, prawda, tak wielkiego autorytetu jak święty Alfons. No, mam nadzieję, że odcinek był dla Państwa również interesujący, że czegoś się Państwo dowiedzieli nowego i dziękuję bardzo za oglądanie i życzę miłego wieczoru. Z Bogiem.